No właśnie, słuchajcie, jesteśmy na kolejnym miejscu, które Wam tym razem wideo pokażę. Jest to browar po prostu, wytwórnia piwa. Dlatego idziemy na zwiedzanie. Zapraszam Was razem ze mną. I tak jak jest powiedziane, no oczywiście zasady w Holandii, zachowaj bezpieczny dystans, 1,5 metra, jeśli jesteś przeziębiony. Słuchaj wskazówek muzeum, płacić można tylko kartą. A my idziemy do środka. No właśnie, podstawy piwa, widzicie? Drożdże. Chmiel. Ziarno. I woda. Dokładnie, to są wszystko podstawy piwa. I jak widzicie, na tym wszystkim to się tutaj opierało. Widzicie, narzędzia do zbierania, jak tu kadzie były skonstruowane, oczywiście po nich przejdziemy, jakie mamy typy zbóż używanych, komu z kija, słuchajcie, kto chce z kija. Zobaczmy jeszcze, jakie wy tu macie browarki, dajcie nam to. Podwójne? Proszę. Podwójne. O, Pilsener. To możecie kojarzyć, prawda? Dokładnie. Jak widać na tej ekspozycji od 1860 roku, czyli w XVIII wieku, zostały sprowadzone niemieckie receptury ważenia piwa na Holandię. I jesteśmy w jednej z takich fabryk. Takich małych fabryk. I tu jesteśmy na procesie wytwarzania. Widzicie? To jest taki mały browar. W Polsce moglibyście powiedzieć kraftowy tak naprawdę, bo jest to bardzo mały browar. I widzicie, jak tu jest wytwarzane piwo, jak jest butelkowane. Tu są proces fermentacji, jak widzicie, w kadziach. Aż do napełnienia. Widzicie? Zobaczcie, jak się napełnia w małym browarze. Ups. Widzicie? Widzicie, jak się napełnia. Dokładnie, widzicie? Browar się nalewa i nabiera odpowiedniej temperatury. Zobaczcie cały proces browaru. Tu widzicie ziarna, typy zbóż, z których tutaj było robione, typy. Jak widzicie, są tu wszystkie karmelowe, czekoladowe. Fajne, prawda? Zobaczcie. Ja, krach. Kijk maar eens. Dat is in Nederland. Prost. Formalnie nie powinniśmy, ale co tam, słuchajcie. Dziękuję. Moje.